Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dwie sprytne pasty. Stary Koch H8, nowy H9. Słuchaj, ja już tą pastą bawię się trochę. O, około roku, jak wyszła, nie wiem, 2 miesiące chyba po tym jak wyszła, to sobie kupiłem i się bawiłem. I no na internetach grzmiało. O, do niczego, H8 stara lepsza. Okay, ja tam swoje robiłem, bawiłem się na jednym aucie, na drugim, porównywałem. I w końcu przyszedł dzień, gdzie mogłem sobie pozwolić tak, żeby... Znaczy, ja już wiem, która jest lepsza, ale na Audi chciałem pokazać ten sam kawałek, że tak powiem, podłoża. Te same rysy. Tylna klapa, słuchaj, ta sama ilość pasty, te same pady, ta sama ilość przejazdów. I teraz tak, raczej ilość, nie, inaczej, nie ta sama ilość przejazdów. Wypracowanie, czyli... Tak jak dostosowywałem się, o, może tak, do pasty. I teraz tak, jeżeli chodzi o pasty, porównanie, mówili, że ta lepiej tnie, ta tnie słabiutko, ale lepsze wykończenie. I coś w tym jest, coś w tym jest. Tak naprawdę moim zdaniem wykończenie, raczej cięcie jest na podobnym poziomie. Z tego względu, że tą można dłużej pracować. Dłużej sobie nią pracujesz. Ta pasta przypomina mi konsystencję mojej ulubionej takiej uniwersalnej mega pasty Sonaxa 0406. Taka właśnie jest masełkowa. Tu mamy bardziej oleistą. Tę się lepiej wymywa, ten się wymywa trochę gorzej. Ta ma gorsze wykończenie, ta ma fajniejsze wykończenie. Przy tej paście mi się podoba to, że tak naprawdę tu jest niekończąca się historia. Pracujesz i pracujesz i pracujesz, zwalniasz, przyspieszasz. Tak naprawdę długo, bardzo długo można się nią bawić obrotami i naprawdę wykończenie, zresztą tak jak było widać hologramy, tak naprawdę tutaj możesz zrobić tak, że będzie ideolo. Pasta fenomenalna. I osobiście, jakbym miał wybierać, nie wiem jak ta nowa H8, bo nie brałem, ale kiedyś wezmę ją na warsztat może. Osobiście, jakbym miał wybierać, to by wybrałbym H9. I moja subiektywna opinia, oczywiście, jeżeli chodzi o te pasty i moje odczucia, i na każdym aucie, na który bym nie działał, a były lakiery miękkie, były lakiery twarde, H9 dla mnie sprawdzała mi się lepiej. Ze względu na to, że pozwalała mi na dłuższą pracę. Fajnie ta pasta się układa. Tutaj jest taka bardziej oleista, ona znika. Tutaj w ogóle widzę, jak mi się układa. Fajnie, zdecydowanie fajnie. A, jeszcze zapach właśnie, o, widzisz. I niuch, 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 nic. Niuch, 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 smrodek. To jest właśnie jeszcze to. Nie śmierdzi. Ta podjeżdża troszeczkę tak pod menzerne 400 bodajże. Ale nie tak intensywnie. No tak pod 400, ale tak delikatnie. Tak jakby ktoś tam kapnął tej 400 menzerny. Także jak dla mnie bomba. Naprawdę bomba, super. Ja lubię pasty, gdzie są takie właśnie masełkowe, tak jak Sonax, kurczę, 0406. I to będę przypominał i wspominał, bo tamta pasta, a i wymywanie właśnie jest tak samo bezproblemowe. Gdzie tam te dwie pasty w ogóle u mnie muszą być na stanie. Tymi dwoma pastami, mając Kocha i mając Sonax 0406, robisz wszystko. Jak dla mnie. Kwestia tylko padów i lecisz każde auto. Każde jedno. Także pod tym względem te dwie pasty to są po prostu, jak dla mnie, brilliant. H9 i Sonax 0406. No dobra, wysmęciłem się. Taki film z czapki trochę można powiedzieć. Ale tak widzę te pasty. Kurczę, ja na początku wahałem się, czy ją wziąć, kupić, ale stwierdziłem, ta jest, mówię, luksus. Mówię, co zmieniać, po co zmieniać, jak jest dobrze. Warto jednak, warto sobie sprawdzić. Zapewne są osoby, którym może ta pasta nie leży. Ja nie mówię, że nie. Wiadomo, każdy ma swoje upodobania i swoje kombinacje, jeżeli chodzi o pracę przy autach. Tego nie neguję i nie kombinuję. Wiadomo, niektórzy powiedzą, że to jest tragedia. Dla mnie bomba. Dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!